No cześć, witam was wszystkich, z tej strony KOSMO! Siemanko, dzień dobry, dzień dobry w tym pięknym dniu. Dzisiaj, słuchajcie, obchodzą urodziny, a co, pochwalę się, a co, a co? Nie mogę? Mogę, oczywiście. I pokażę wam dzisiaj film, w którym moi Simowie umarli trzy razy, dokładnie. Dziecko zabrano mi dwa razy, w sumie prawie cztery. Jeżeli chcecie taki film zobaczyć, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Przeprowadziłem w nim trzy eksperymenty, aby zobaczyć, w której części Simusów

Simsów. Simowie są najmądrzejsi, bo wiecie, dużo jest narzekania, dużo osób mówi, że o Boże, ci Simowie w czwórce takie dbile, nie potrafią interakcji zrobić ośmiu pod rząd. Jedni mówią, Boże, nie, w dwójce są jeszcze gorsi, bo umierają od razu, jak się o nich nie dba i w ogóle, więc sprawdźmy i zobaczmy, kto jest najmądrzejszy, który sim jest najmądrzejszy. Jestem ciekawy, zobaczmy, zaczynajmy, subskrybujcie ten kanał, jeżeli Wam się ten film podoba i e, słuchajcie, muszę powiedzieć historię, przeciąłem sobie palca i nie mam w ogóle plastrów, więc nałożę sobie Cik, taki kosmetyczny i yy, zawiązałem go. W sensie zaklejem go taśmą, i dlatego teraz się uderzam wszystkim, bo jest to ogromne. Takiego mam palca, no, życie. Yy, tak. Zacznijmy. Zobaczmy, czy Simowie z The Sims 4 w ogóle są mądrzejsi od Simów z poprzednich części. Z tego powodu ogólnie, że podczas trailera promującego The Sims 4 w 2014 roku, czyli już 6 lat temu, słuchajcie, to bo bardzo na temu, wiem, ale promowało one, zostało The sims 4 słowami Smarter Sims, czyli mądrzejsi Simowie. Zobaczymy, czy Simowie w The sims 4 są mądrzejsi. Przeprowadziłem, tak jak mówię, trzy eksperymenty. Pierwszy eksperyment to był eksperyment związany z tym, że kazałem Simom wykonać 8 różnych, sorry, 7 różnych Interakcji bez przerwy, po prostu ustawimy im te 7 interakcji i zobaczymy, jak sobie poradzi. Drugi eksperyment to, było taki, to był taki eksperyment, że stawiłem ich na dosłownie 3 dni bez żadnej mojej kontroli, czyli ja nie robiłem nic, po prostu ich obserwowałem. I ostatni eksperyment to był eksperyment ognia. Zobaczmy, jak to wyszło. Zapraszam Was do oglądania. I słuchajcie, bierzemy pod uwagę tylko The Sims 2, The Sims 3 i The Sims 4, ponieważ, no nie oszukujmy się, The Sims 1 i jego działanie, jego mechanika i robienie sobie dziecka po pięciu pocałunkach, to tak w życiu nie wygląda i dc no chyba byli jednak najmniej inteligentni i już jest to tak przestarzała gra, że po prostu nie biorę jej pod uwagę. Zacznijmy od The Sims 2. W każdej części gry kazałem wszystkim Simom zrobić to samo, czyli ustawiłem im taką kolejkę. Musiały, musieli ci Simowie, a raczej Simki, bo mieliśmy trzy osoby: Aldone, Smart. Mena, Smarta i Boja, Smarta, słuchajcie, takich nazywałem w ramach tego eksperymentu. I Aldona w pierwszym eksperymencie miała za zadanie zrobienie jedzenia, porozmawiania z mężem, przytulenie Dzidziusia swojego, zrobienie siku, zrobienie jeść, po raz kolejny, pójście pod prysznic i spanie. Um, co wykonała Aldona i czego Aldona nie wykonała? Jedzenie zrobiła na spokojnie, słuchajcie, zajęło jej to dosyć dużo czasu, ale zjadła je, podała i wszystko było ok. Porozmawiała z mężem, natomiast zapomniała jakimś studentom przytulić Dzidziusia. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie se mnie, a od razu je się odkliknęła, jakby ta interakcja na samym początku, po tym jak jej udałem, to tej interakcji już jakimś studem po prostu nie było. Następnie miała iść zrobić Siusiu, podeszła sobie do kibelka, ale zobaczyła, że sobie przy nim dziecko i zrezygnowała. Później zrobiła jeść, zjadła je, poszła pod prysznic i poszła odprężyć się w łóżku, czyli zrobiła na 7 interakcji 5. To nie jest zły wynik, natomiast spodziewałem się podeszyć z 2 lepszych interakcji, naprawdę. Jakby liczyłem na to i jakby tak zakładałem sobie, myśląc, o tym, że jednak simowie w DeSims 2 są najmądrzejsi, no tu okazało się, że nie zrobili wszystkich interakcji. A ja pamiętałem, że jednak, jeżeli tak interakcja się im da w kolejce, to nie będzie z tym problemu. Więc tutaj byłem zdziwiony, jestem ciekawy, czy wasi simowie są tak samo nieogarnięci jak moi. Także powiedzcie mi. W The Sims 2 interakcje wykonanie tych interakcji zajęło dokładnie 5 minut i 39 sekund. To jest dobry czas. Patrząc dodatkowo na to, że Simka każdy swój pośpiech, który ugotowała, jadła, a w D Sims 3 i w The Sims 4 się to nie zdarza. D Sims 3 osobiście mnie naprawdę zaskoczyło, ponieważ Simka wykonała wszystkie czynności po kolei, tak jak jej kazałem. Na początku. Z ugotowała jedzenie, później porozmawiała ze swoim mężem, przytuliła swoje dziecko, wysiusiała się, ugotowała po raz kolejny, wzięła prysznic słuchajcie i poszła spać. Wszystko co zrobiła co prawda nie podawała tego jedzenia i nie jadła go i troszeczkę dłużej jednak trwał ten proces, bo w The Sims 3 trwał on 5 minut i 54 sekundy to pomimo tego Simka zrobiła wszystko więc 7 na 7 rzeczy zostało wykonane i byłem naprawdę zdziwiony ponieważ wiecie, Simsy 3 jakby są brane przez wszystkie wszystkie osoby, wiele osób sądzi o nich to, że Ci Simowie się zacinają, że nie potrafią nigdzie przejść, a tu okazało się że Simka zrobiła wszystko, nie zapomniała o niczym i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony i tutaj wiedziałem, że Simowie w The Sims 4 mają problem z tym i często zapominają o tym, co kazaliśmy im zrobić i co prawda potwierdziło się to. Simka, słuchajcie, ugotowała sobie swój obiad. Później, zamiast rozmawiać z mężem, kiedy ewidentnie najpierw mi rozmawianie z mężem, zaczęła a raczej chciała przytulać dziecko, natomiast nie udało jej się to, podniosła to dziecko, wzięła je, zaniosła je na górę i zniosła później na dół, nie, przytula nie przytulając go, nie wiem czy to mogę zaliczyć, no raczej nie, później co prawda porozmawiała z mężem, więc te interakcje się poprzestawiały, wiem, że to też dla wielu z was było jakby denerwujące, że te interakcje się przestawiają, nie wiadomo dlaczego, następnie poszła Siku po rozmowie z mężem, ugotowała i się, zaczęło się branie prysznica, które trwało dokładnie około 5 um, minut, dopóki go nie zastapowałem, więc. Um... Tak, ten eksperyment trwał dokładnie 9 minut i 15 sekund. Z Tego Simka nie przytuliła swojego dziecka. Nie wiem dlaczego branie prysznica tak długo trwa. Ja musiałem je na samym końcu zastopować, ponieważ uważam, że trwało już za długo. A ona mogłaby się kąpać tak naprawdę w tej wannie cały dzień. Nie wiem dlaczego. Również podobnie miałem w innych testach, kiedy testowałem to wcześniej przed nagraniem tego odcinka. Na przykład z telewizorem, że Simka mogła oglądać telewizję. Oglądać, 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 oglądać. Także są takie jakby dziwne zacięcia, no bo branie 5-godzinnego prysznica nie powinno to tak działać tak wyglądać. I jeżeli chodzi o nasz pierwszy etap eksperymentu, pierwszy etap testu, to według mnie wygrywa The Sims 3, ponieważ jak widzicie, jak widzieliście, 7 na 7 rzeczy, które kazałem wykonać Simce zostały wykonane w dobrej kolejności na drugim miejscu jednak postawiłbym The Sims 2, ponieważ 5-7 rzeczy zostało wykonanych, a nie zostały przedstawione żadne słuchajcie interakcje i wszystko pomimo tego zostało wykonane. No i w The Sims 4 na samym końcu interakcja nie została wykonana przytulenia dziecka, natomiast wszystko. Wszystkie inne interakcje się dziwnie poprzestawiały i nie wyglądało to tak, jak ja im na początku samym kazałem. Także na pierwszym, tutaj miejscu, mamy The Sims 3. Teraz przejdźmy do 3 testu braku kontroli. Jeśli chodzi o te 3 dni, to jednak było ich trochę więcej, wydaje mi się, że pogrywałem nawet do 6 dni w każdej części Simsów i The Sims 2 zaskoczyło mnie, ponieważ Simy byli naprawdę bardzo inteligentni, dbali o siebie tak samo jak i o dziecko. Pod sam koniec niestety nadszedł pewien problem i na samym początku moja Simka była już tak zmęczona, że jakimś studem nie potrafiła sobie zrobić jedzenia ani wyjąć niczego z lodówki, po prostu były takie momenty, w których ona prosiła o jedzenie, na przykład wsakiwała do wanny, wyskakiwała zwanny nie wiem, zasypiała przy talerzu, ale nie potrafiła zjeść, aż w końcu naprawdę po długim czasie nasza Simka umarła. To samo zdarzyło się z jej mężem i on też umarł, czego się nie spodziewałem, bo naprawdę Simowie dbali o siebie trochę mniej o swojego syna, ale pomimo tego był on w dobrej kondycji, nie zabrała go opieka społeczna, więc naprawdę dbanie o, o siebie było dosyć przemyślane tutaj przez nich i im się udawało, niestety pod sam koniec zrobił, nie wiem, czy jakiś błąd, że ta Simka już nie wiem, nie potrafiła żadnej interakcji zrobić, tylko prostowała o jedzenie, nie potrafiła sobie tego jedzenia. Wziąć, a naprawdę, jeszcze według mnie mogłaby sobie to jedzenie wziąć z tej lodówki, bo w tej lodówce jedzenie było, bo ona je gotowała i tak dalej. W końcu nie udało jej się, poszła spać i już pewnego czasu w łazience, czy tudzież w, w sypialni chyba, po prostu sobie zmarła. To samo po kilku um, godzinach zmarł jej mąż. Już nie potrafił sobie z głody, po prostu nie potrafili podejść do lodówki. Jedyne co, to potrafili się kłaść, wskakiwać do wanny, wyskakiwać i umierać. Więc ich syn został osierocony, ale zabrała go opieka społeczna, więc z tego wszystkiego pozostał nam syn, ale ale naprawdę o niego Simowie bardzo dbali, więc byłem zaskoczony. Choć nie wiem, czy jest to wina tego, że Simowie są mało inteligentni w The Sims 2, a być może jest to po prostu wina poziomu trudności gry, bo nie, musi, nie, nie oszukujmy się, ale poziom trudności gry w The Sims 2 jest dużo większy niż na przykład w The Sims 4. W The Sims 3 myślę, że może być porównywalny, ale w The Sims 2 na pewno jest dużo trudniej niż w obecnej części tej wspieranej przez twórców w, w czwórce, to musimy zaznaczyć. Przejdźmy teraz do The Sims 3. Tu byłem po raz kolejny bardzo zaskoczony, ponieważ Simowie opiekowali się sobą, opiekowali się swoim dzieckiem i idealnie. Jedyne co, no to popsuły im się wszystkie sprzęty, wszystko zostało brudne, natomiast ich paski potrzeb w większości były naprawdę zielone. Nie mogłem w to uwierzyć, ja byłem przekonany, że ci są naprawdę bardzo mało inteligentni i bardzo mało jakoś tak, są takimi, nie wiem, ciepłymi kluchami, które nic z sobą zrobić nie umieją i trzeba im wszystko kazać zrobić. Tutaj miłe, naprawdę zaskoczenie ze strony The Sims 3 i znowu chyba The Sims 3 wygra w tym przypadku, bo uwierzcie mi, ale naprawdę, dziecko było zadowolone, rodzice byli zadowoleni, wszystko było dobrze zrobione, ich paski były naprawdę na zielono, oni sobie flirtowali, oni sobie rozmawiali, rozwieli się towarzysko. To dziecko było ogarnięte, ja nie musiałem nic robić, nic im pomagać, i to wszystko tam cudownie grało, więc byłem naprawdę zaskoczony. Przejdźmy do DSM-4, gdzie było naprawdę gorzej, o dziwo w The Sims 4 problem był taki, że Simowie o ile potrafili zająć się sobą, to nie potrafili się zająć swoim dzieckiem. Nie wiem, czy to jest dlatego, że dzieci są na tyle samodzielne w Simsach 4, że mogą robić różne rzeczy typu wziąć sobie obiad i zjeść, czy to dlatego, że po prostu Simowie są nie tyle nieogarnięci, nie mam pojęcia. Natomiast Simowie w The Sims 4 naprawdę nie potrafili się zająć dzieckiem. Z sobą ok, wszystkie wiecie, paski na zielono, w miarę sobie poradzili, myli się, oczywiście wiadomo, sprzęty bo tutaj, jak w każdej części, ale dziecko zabieranie do opieki społecznej, w ostatniej chwili podawanie mu soczku, żeby tylko sobie zjadł, nie kładzenie go w ogóle do spania, nie robienie z nim nic. Jestem właśnie ciekawy, czy to jest przez to, że te dzieci są tak bardzo samodzielne w Simsach 4. Czy to przez to, że właśnie Simowie nie podrobią się jakimś cudem nimi zająć i mają je tak naprawdę w głębokim poważaniu. Nie wiem, zastanawiam się w sumie o co może chodzić. Czy mechanika gry jest po prostu tak stworzona, że, że wiecie, zakłada, że dzieci poradzą sobie same, albo zakłada, że to my musimy nimi sterować? A ja wiem, że też jest tak, że jest wiele osób, które po prostu obserwuje zachowania swoich simów. Czyli wiecie, e, nie do końca gra w grę, tylko obserwuje tak, jak się zachowują i tym się kieruje. To też jest ciekawy sposób nagrania, słuchajcie. Kończąc ten eksperyment, znowu muszę postawić The Sims 3 na pierwszym miejscu, ponieważ naprawdę. Ogarnęli simowie cudownie, w sensie, no, jakby nie bym naprawdę zaskoczony, że tak dobrze udało im się zadbać o siebie i zadbać o swoje dziecko. Nikt nie ucierpiał w tym eksperymencie. Wszystko się udało i mechanika simsów chyba, muszę przyznać, że najlepiej działa w The Sims 3, czego jestem zdziwiony, bo wiem, tak jak mówiłem już wcześniej, naprawdę wiele osób na to narzekało. Na drugim miejscu, pomimo tego, że. Simowie umarli i dziecko zostało zabrane poprzez opiekę społeczną po stawie The Sims 2, ponieważ przez większość czasu dbali oni o swoje dziecko, dbali o siebie, tylko na samym końcu, jak osiągnęli już jakiś dany próg głodu, nie mogli nic zrobić i to dlatego umarli, to nie dlatego, że oni nie potrafili tego zrobić, po prostu wydaje mi się, że nawet gdybym ja kliknął, to oni by nie dali rady dojść do tej lodówki, ponieważ oni cały czas narzekali, że są... Okropnie głodni. Z tego powodu stałem właśnie The Sims 2 na drugim miejscu, bo przez większość czasu Simowie naprawdę dawali sobie radę. I po raz kolejny The Sims 4 ląduje na miejscu trzecim. Ponieważ tutaj jeżeli Simowie ogarniali samych siebie i było w miarę okej, okay, w miarę okej, okay, no bo uznajmy, że było gorzej niż The Sims 3. To nad swoim dzieckiem w ogóle się jakby, nie wiem, w ogóle się nim nie interesowali. Byłem ogromnie zdziwiony tym, ponieważ wydaje mi się, że no okej, te dzieci są samodzielne, ale żeby rodzice się w ogóle nim, nim nie interesowali, bardziej zajmowali się sobą, chociaż pomiędzy sobą też nie wykonywali jakoś strasznej interakcji, bardziej zajmowali się podstawowymi potrzebami, a dziecko zostawili w tyle i zostało prawie trzy razy zabrane przez opiekę społeczną, więc coś tutaj nie gra. Na sam koniec przyszedł test ognia, czyli to, jak zachowują się Simowie podczas tego, gdy w ich domu jest pożar. W The Sims 2 bardzo fajne jest to, że Simowie ratują swoje dziecko, czyli wynoszą je przed dom. Za każdym razem, jak dziecko wrzuci, wróciło do domu, to ci Simowie wynosili je, żeby nie umarło. Co prawda, później umarli oni sami, bo najpierw podpalił się Sim, a później Simka, ogień zaczął rozprzestrzeniać się na dworzu, tak jakby chciał zabić tego małego bachorka. Zobaczcie, to po prostu ogień nagle był w kuchni i nagle pojawił się przy tym małym dzieciakiem. Natomiast tutaj po raz kolejny dziecko nie ucierpiało, a rodzice umarli. Nie wiem dlaczego. Być może po prostu nie zaprogramowane w Simsach 2 jest to, że po prostu, no, simy po prostu automatycznie nie gaszą pożaru, co jest dziwne, bo wydawało mi się, że było to, by zaprogramowane automatycznie, no być może nie jest. The Sims 3 w teście ognia pokazało się chyba z najgorszej strony. Z tego powodu. Że po prostu Simowie nie robili nic, zostawili dziecko i tylko panikowali nad ogniem, naprawdę, nie robili zupełnie nic, ogień się rozprzestrzeniał, a oni stali i panikowali synchronicznie, identycznie zachowywali się, a dziecko narzekało, że telewizor, przed którym on stoi jest zepsuty i w ogóle miało to wszystko gdzieś. Także tak to wyglądało i no do, do, dosyć słabo. Spodziewam się, że Simowie w Simsach też chociaż uratują dziecko, ale nie, nie uratowali dziecka. Nie spalili się co prawda, bo ogień jakimś cudem ich nie zajął, ale to myślę, że po prostu też jest kwestia trudności gry w tym przypadku. Ale nie ratowali dziecka i nie zajęli się ogniem, więc to jest duży minus w tym przypadku dla The Sims 3. Na samym końcu mamy The Sims 4. Przez większość czasu Simowie. W The Sims 4 po prostu byli na górze i nie wiedzieli, nie zauważyli w ogóle, że pali się im ich dom, ale jak już zauważyli, to obydwoje Sim. I Simka rzucili się w walkę z ogniem i ugasili pożar. Także jest to dosyć dobra informacja. Najprawdopodobniej po prostu w Decims 4 zostało to automatycznie zaprogramowane z tego być może powodu, że po prostu nie mamy strażaków w Simsach 4. Jest to bardzo możliwe i wydaje mi się, że to właśnie dlatego. Więc na tym, w tym przypadku akurat Decims 4 zajmuje pierwsze miejsce. Na drugim miejscu mamy The Sims 2, ponieważ oni chociaż szatowali swoje dziecko, a w The Sims 3 zero reakcji, więc stawiam je na miejscu trzecim. I tak wygląda nasz eksperyment. Słuchajcie, co prawda nie sądzę, że mogę jednoznacznie określić, którzy Simowie są, słuchajcie, najmądrzejsi, w której części gry. Ja bym postawił na The Sims 3, ponieważ naprawdę oni tutaj ogarniali. Na drugim miejscu postawiłbym The Sims 2, i na trzecim miejscu postawiłbym The Sims 4. Jestem ciekawy, czy po zobaczeniu tego właśnie, co przygotowałem dla Was, wy ocenicie, czy uważacie, w której części, jakby Wasi Simowie według Was są najmądrzejsi. I nie wiem, podajcie jakieś ciekawe, właśnie. Związane z tym ciekawostki, ponieważ, no nie wiem, dużo różnych rzeczy się zdarzało. U mnie na przykład się mówię, naprawdę głupio czasem umierali, naprawdę czasem głupie zachowywali. Różne rzeczy się dzieją w Simsach. Także napiszcie mi, co wy sądzicie, czy ten eksperyment w ogóle ma sens jakiś, czy, czy nie. Czy byście to zrobili lepiej, być może, czy nie. Zachęcam Was do obejrzenia, um, do skomentowania. Oczywiście do obejrzenia innych filmów, do subskrybowania mojego kanału, do polajkowania tego filmu. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!